Ponad 5 tygodni temu przy okazji pierwszego treningu w ramach letnich przygotowań sporo czasu poświęciliśmy na rozmowę o zdrowiu. No i jak, dopisuje? Tak, to zdrowie dopisuje i cieszę się, że okres przygotowawczy kończymy bez kontuzji, dobrze przepracowany i gotowi nas już super puchar w czwartek. Tomek Lutecki i Michał Zajdler już wkomponowani do składu biało-zielonych? Bardzo dobrzy zawodnicy, uniwersalni i bardzo się cieszę, że są z nami, bo dadzą nam określoną jakość. Ten skład jest równie długi jak w poprzednim sezonie i pozwoli to nam na pewno walczyć o tą mistrzowską koronę, bo sezon będzie bardzo długi. A przedsezonowe oczekiwania kapitana rekordzistów? Wygrać wszystko. Najlepiej oczywiście zdobyć, najważniejsze to zdobyć mistrzostwo Polski, żeby wróciło do Bielska-Białej, ale oczywiście już skupiamy się teraz na tym najbliższym spotkaniu o Superpuchar, bo to będzie szansa na rewanż po ostatnich nieudanych playoffach, finałowych in playoffach, bo tam jednak możemy sobie coś mieć do zarzucenia i myślę, że czas na to, aby wyrównać rachunki. A indywidualne cele Pawła Burniaka? Indywidualne to dodać zawsze minimum ten 1% więcej niż w tamtym sezonie i dać jak najwięcej zespołowi i będzie świetnie. Dziękuję i życzę powrotu na mistrzowski tron. Dzięki bardzo. Za Wami kilka gier sparingowych, ważnych i poważnych. Którą z nich oceniasz najlepiej w wykonaniu Bielszczan? Trudno mówić jak mi najlepsza, bo do końca są precesion i precesion robimy, bo musimy robić są dobre detale i też są złe moment, no? Ale generalnie ten ostatni dwa mecze w Pilsen był może być najlepszy, bo też był 4 tygodnie, 3 tygodnie pracujemy razem. I ja tam pracujemy, co chcemy i jak jest ten rekord, to będzie na ten nowa sezon. Czy ta kadra, którą masz do dyspozycji w tym momencie, jest już gotowa na podjęcie wyzwań w nowym sezonie i czy ta kadra jest już zamknięta? No, gotowi jesteśmy, to na pewno. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony w tym procesie, bo zawodnicy rozumie szybciej, jak jest mój pomysł i co możemy robić nowego. Bo jak chcemy być mistrzowa i jak chcemy jeszcze raz być mistrzowa, puchar, super puchar i kontynuujemy na górę, musimy robić to samo stanie sesji i nowego, i kilka detali nowego. No. Kadra jest zamykana? No nie, mamy pierwszy mecz do Ekstraklasa, zawsze jest szansa. No. I mamy nowy chłopak, mamy Lewanoga Obrączki Gustavo, on był na Akana, był też na Piasta. Bardzo dobra brazylijski, paszport europejski, chłopak ma dużo jakość, doświadczenia i bardzo dobra na pozycję do tyłu. No. To będzie też pomóc na nasza lateralizacja na ten drużynę. No. Mamy bardzo dobra prawa noga, mamy bardzo dobra Lewanoga, ale tylko mamy 3. I drużyna jak rekord musimy mieć minimalnie 4-5 Lewanoga. Wspomniałeś już o tym w swojej wypowiedzi, ale powtórzmy. Gramy o wszystkie możliwe cele w tym sezonie. Zawsze, ale to jest rekord. Rekord zawsze musi walczyć na każda puchar, no, co mamy. I potem jest drużyna. Mamy bardzo dobre chłopaki, mamy długi skład. Nie możemy mówić, jak tylko chcemy mistrza futsal Ekstraklasa, bo nie jest prawda. Ja jestem tutaj pracowity, ale nie tylko ja, drużyna. Pracujemy bardzo dobra, mocne i chcemy być najlepsza. Ten drużyna to chce być najlepsza, musi walczyć jak każda pucharu. No właśnie, już za 2 dni w Będzinie czeka nas pierwsze starcie tego sezonu o konkretne trofeum, o super puchara naprzeciwko stanie Konstrukt Lubawa. Czego spodziewać się po rekordzistach w tym meczu? Na pewno będzie, specjalnie będzie psychologiczny mecz, no, bo na jednej stronie mamy ten rekord, to był ostatnia sezon bardzo dobra. Super puchar, pierwsza pozycja tabela, ale na finał nie mieliśmy ten rekord, jak był na jesień miesiąca. No? I na druga strona mamy ten mistrzowa, aktualny mistrzowa, że na pewno nie chce być jeszcze raz. I moja opinia będzie specjalnie pierwsza połowa, ten mecz, jak był na finał. No? Dużo kontakty fizyczne i zobaczymy, jak jest ten sezon, pojąć sędzia też. To jest ważne, bo nie tylko są Lubawa rekord i kibice, no? Te są ten sędzia, jak oni będą ten sezon, jak je poją. Powodzenia zatem. Dziękuję bardzo.